tak szerzej będziesz miał. Teraz Tomek, wyzwanie górka. A ja się tu odwrócę. Dobra. Co my się tutaj dzieje? Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Tata, Tomku, dziadek nie podjechał, na końcu się zatrzymał. Raptorem? Tata. Ja ludziom wyciągnę. Tata. Nie ma co jej dawać w pędzel ten. Ona strasznie szybko nabiera ten rozpędu. Tak? Czyli mocy ma. Tu delikatnie była, a już na górkę już był ogień pełen. Tata! Którą tą? No. No. Co, przyparzyłeś się? Trochę. A, nie ma osłony. Dobra. Aż jaka komprecha, jak odbija. Którą tą? No. Dajesz. Dajesz, Tomek, Tomek, Tomek. Ale powiem wam, na pitbajku no super zabawa jest. A zwłaszcza jeszcze jak ma takie większe koła. Cicho, bo on wyczuł motor i... Wjedzie! Wjechał prawie. Skubany ty! Zobacz co to robi, zobacz. Co to robi? Wjedzie! Wjedzie skubany! A Tomek jest szczuplutki i chudziutki, to wleci. I powiedzcie, czy warto kupić KXDK? No, tu coś nie poszło mu. On ma słaby przedni hamulec. Ten wydech niby tam lata, ale trzyma się. Muszę tam mocowanie jakieś zrobić. Ale nie wiem, się zastanowię, czy chińskie, czy polskie. Tomek, dajesz! Było dobrze. Nie, no już się chyba zagrzała. Ale prawie, ja bym mu zaliczył. No właśnie, w tym odcinku można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić takiego KXDK, nawet używanego, tak jak my go mamy. To jest używany. Ja, według mnie, warto. Na wszystkie sposoby przetestowany. Nie podejdzie. Ale... Prawie wjechałeś. To ci mało brakowało. I co, warto takiego kupić? A może ty chcesz go od nas? Nie chcesz? Co z nim zrobimy, Tomek? Damy go komuś. Damy? Tak. Chociaż szkoda. Fajny jest. Taki jak się kajosem tam wyglebiłem. No. To powiedziałem, że już żadne dwa koła. No to fajnie, mi się podoba. Się coś połamie. 800 zł, panie. Jakie 800? 300? Ale całe, nie? Ale co, motor? A nie 80. 80 zł, no. A nie 800. No. Tata, trójka i tu. Tak. W którym? No moim. Tak.
dzieje jak dzika. Delikatnie luzik wchodzi, jest elegancko. Zobaczymy ile pali. Nalałem pełny bak. Kurde, no trochę zeszło. Trochę zeszło tego paliwa. To trochę złoi. O, hamulec zaczął działać, ale jaja, na koniec dnia. Zawodowo. A nie działał, a teraz wszystko gra i buczy. Tak się zastanawiałem, mówię, Tomek tak cofa z tej górki, jak tam przednie nie działa, a on zaczął działać. O, najważniejsze, że ma stopę też. Trzeba będzie filtr umyć. Tak. Który rocznik to jest, to nie wiem. Teraz o, plastik odpadł. Koła cały czas trzymają, dętki trzymają. Szprych nie mamy luźnych. To jedynie mamy tutaj zespawane, czy tam, no nie wiem, nie jest to ruchome. To jest wada. Tylny hamulec jest, przedniego nie było, już jest. Tu może trochę ta rura tylko parzyć. Filtr mamy w środku, jest gąbka. No nawet jak się trochę zagrzeje, to na tą górkę jedną to za każdym razem wchodzi. Amortyzatory ok. Nic, tylko lać paliwo i za każdym razem praktycznie odpala. Trochę trzeba jej z gazu dać. Nirewela. Bo filtr nawet nie jest ten zasypiony, tak nie widać, ale na pewno jest ten w środku gąbka brudna. Elegancko. Złoty zacisk. Poskręcać jeszcze tutaj to siedzisko. Opona całkiem nieźle, fajnie kopie. Dobra jest ta opona. Nie jest za twarda. Tu takie prawo, lewo wyżłobienia ma. Rama jakoś nam nie pękła pod ciężarem 90 kg. Czyli to co, takie dziecko 40 kg do 50 to żaden problem. No i plus jest, że na dużych kołach, nie? To jest duży plus. No i wlepy jeszcze tutaj brakuje. Trzeba wlepę przykleić. No i to jest nasz KXD i tak jak Tomek mówi, wręczymy to jakiemuś widzowi. Niech sobie jeździ, niech się bawi. No, ja tu trochę jestem za duży, to nawet pozycji stojącej na tym nie wezmę, a jak usiądę to... No faktycznie, on takie ma krótkie te siedzisko. Jest tutaj bardzo krótki, że no na koło wyrywa. Starczy moc, jak na początek. Nie wiem, gdzie to może koni mieć. Z 8? Nie mam pojęcia. 125 pojemność. KXD 612 Pro, tak to chyba nazywają. Nie wiem, skąd te nazwy się biorą. Profesjonalny, profesjonalny. A czemu 612? Nie wiem. To nara, hej os. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.